dzisiaj mamy ćwiczenia Autostrada 2016. One się wpisują w kolejne ćwiczenia nasze, jeżeli chodzi o Światowe Dni Młodzieży. Policjanci ćwiczą z różnymi służbami. Dzisiaj praktycznie mamy na miejscu wszystkie służby, łącznie ze służbami medycznymi i również ze służbami z Czech. Jeżeli chodzi o nas, dojdzie tutaj na miejscu do wypadku zderzenia dwóch autokarów i policjanci oczywiście muszą wyciąć pewien odcinek autostrady, zabezpieczyć to miejsce, pokierować objazdami, a przede wszystkim wykonać na miejscu zdarzenia oględziny pod nadzorem prokuratora. I mamy tutaj służby zarówno ruchu drogowego, jak i służby kryminalistyczne, dochodzeniowo-śledcze. Będziemy do końca tego zdarzenia tutaj, aż wszyscy ranni nie zostaną zaopatrzeni. Tego typu ćwiczenia są organizowane po to, żeby sprawdzić procedury współpracy i koordynacji wszystkich służb, które biorą udział przy tego typu działaniach, akcjach ratowniczych. Będziemy sprawdzać tutaj również procedury skwalifikowanej pierwszej pomocy, czyli udzielanie pomocy osobom poszkodowanym przez strażaków, wsparcia psychicznego i segregacja rannych, oczywiście wydobycie z pojazdów. W tych ćwiczeniach udział bierze blisko 20 instytucji i te ćwiczenia tutaj są tylko jednym z epizodów całego naszego przedsięwzięcia. Będziemy również ćwiczyć na terenie samorządów w miejscowości Jastrzębie-Zdrój, Rybnik i Wodzisław Śląski. Gmina Gorzyce również jest zaangażowana w przedsięwzięcie. Za chwileczkę tutaj powinny być realizowane zadania związane z pomocą dla osób, które nie ucierpiały w tym zdarzeniu, w tej katastrofie drogowej. My przede wszystkim tutaj dzisiaj sprawdzamy współpracę, koordynację, szybkość reakcji, szybkość działania. Na pewno będą jakieś rzeczy do poprawy, ale po to właśnie są te ćwiczenia, żeby sprawdzić, jak działamy wspólnie i co można zrobić, żeby było lepiej.